Krzysztof, ta walka nie układała się od początku chyba po twojej myśli. Dopóki Niemiec miał siłę, to nie był to łatwy pojedynek wbrew pozorom. Fajnie o to chodziło. Chciałem poczuć walkę. Znaczy nie chciałem przyjąć tyle ciosów, ale chciałem poczuć walkę. Poczułem walkę, z tego jestem zadowolony. Otrzymałem kilka niezłych prawych, otrzymałem lewy sierpowy. Wytrzymałem to, wystałem. O to chodziło też, żeby troszeczkę się sprawdzić po tej przegranej z Mike'iem Molo. Udało się, jestem zadowolony, wygrałem walkę przed czasem. Wiadomo, że to nie był rywal z najwyższej półki, ale po porażce potrzebowałem tego. Dał mi dobrych 3,5 rundy, także jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło. Dużo pracowałeś nad siłą w czasie obozu przygotowawczego. Czy rzeczywiście czułeś się dzisiaj w ringu silniejszy? Wiesz co... Ciężko powiedzieć, czułem się tak, wiesz, pół na pół. Chciałem czuć się lepiej, myślałem, że będę czuł się lepiej, myślałem, że będę silniejszy, mocniejszy, myślałem, że mój lewy będzie mocniejszy. Trzeba pracować, trzeba trenować. Ja marzę o tym, żeby walczyć z najlepszymi, żeby boksować o Mistrzostwo Świata, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. To mnie tylko i wyłącznie interesuje. Ja trenuję, jem i śpię, nic innego mnie nie interesuje. Nie miałeś problemu z kondycją w tej walce, bo widać było jednak, że jednak trochę z tym kardio był lekki problem w czwartej rundzie. Wiesz, możliwe, że troszkę, wiesz, przytkało mnie. Gorąco było, troszkę długo się rozgrzewałem, dostałem informację, że mam wejść do ringu o 21:36. Od tej pory byłem gotowy, o której wszedłem do ringu 45 minut, godzinę później. Także przez godzinę czasu utrzymywałem się w takiej gotowości, żeby wejść do ringu. Ale o tym trzeba zapomnieć, wygrałem walkę, to jest najważniejsze. Gdyby nie ten ręcznik, to myślisz, że udałoby ci się skończyć też Niemca przed czasem? Tak, wydaje mi się, że przycelowałbym go albo lewym sierpowym, albo prawym prostym nad ręką. Trafiłem już kilka razy bezpośrednim prawym nad jego lewą ręką, także złapałem już ten dystans i prędzej czy później bym go skontrował. Tym bardziej, że był już zamroczony troszeczkę. Ciekawe się stało w drugiej rundzie. Rozumiem, że chciałeś może nie sprawdzić, ale chyba nie miałeś zamiaru przyjmować kilkunastu czystych prawych, które tam zainkasowałeś w drugim starciu. Mówię, że chciałem się sprawdzić. Na pewno, wiesz, przyjmowanie ciosów czystych na głowę to nie jest dobre. Wiesz, obejrzę walkę, trzeba będzie to skorygować na pewno, bo przyjmowanie takich ciosów nie jest dobre. Trzeba ruszać głową. Nie miałeś przebłysku z walki z Molo? Nie przyjmowałeś to uderzenie? Nie. Gdzie walka z Molo już? Zapomniałem, dziękuję, do widzenia. Słyszałeś, co powiedziałem, chcę walki rewanżowej, wejdziemy, najlepiej, żeby nie było sędziego, będziemy walczyć, nie wiem, możemy iść, nie wiem, do klatki, obojętnie gdzie chcę z nim walczyć i tyle, mnie to nie interesuje. Jak, w jaki sposób, gdzie, kickboxing, MMA, WBO, nie wiem, jakie tam są jeszcze, wrestling, obojętnie judo, zapasy, wszystko. Okej, to tyle żartów, Krzysztof. Nie, ale to nie są żarty, ja nie żartuję. Rozumiem, Krzysztof, gdybyś dzisiaj miał stoczyć walkę z Mike'iem Molo w tej formie, myślisz, że jak by to było? Do Mike'a Molo inaczej bym się przygotowywał, inni by byli też sparring partnerzy, na pewno to wszystko by wyglądało inaczej i nie tak jak wyglądało tutaj, nie tak jak wyglądało, to były przygotowania do 6-rundowej walki, oczywiście ja trenowałem, jakbym miał walczyć 10 rund. Także jakby było dzisiaj z walce z Mike'iem Molo, wygrałbym, 100% bym wygrał. Czyli ten rewanż 22 października jak najbardziej realny, nie są to plotki? Nie słyszałem o takiej dacie, nie słyszałem w ogóle, że nic mi promotor nie mówił, cieszę się, że nic mi nie mówił, także byłem skoncentrowany na tej walce, teraz będę z nim rozmawiał i będzie data. Będzie odpowiedni czas na przygotowanie się i będę walczył. Wszyscy mu to powie, że się czepiam, ale zastanawiam się, co się stało. Na pewno się czepiasz. Twoimi nogami. Zawsze byłeś zawodnikiem, który na tych nogach naprawdę dobrze pracował. Dzisiaj to będzie stałeś miejsce. No bo tak trzeba było przyjąć walkę, trzeba było go skontrować. Czy to nie jest efekt tego, że coś się stało z Mike'iem Molo, coś pękło? No co o ty? Co tam mogło pęknąć? Jakie są dalsze plany? Ile będziesz odpoczywał i kiedy po raz kolejny zawitasz do Londynu? No mówię, odpoczywam kilka dni, zobaczymy jak będę dochodził do siebie. Wracam na siłownię, trenuję, rozmawiam z promotorem
i zobaczymy co dalej, kiedy do Londynu. Będę chciał spędzić kilka tygodni w Białymstoku na siłowni. I do dzieła później. Oczywiście mogę się troszkę pochwalić, za 3 tygodnie biorę ślub, także wiesz. Także to też jest kolejny krok w moim życiu, też w mojej karierze. Bardzo się cieszę, że to nastąpi. Mam wspaniałą narzeczoną, będę miał piękną żonę, także jestem zadowolony z tego, co się dzieje obecnie w moim życiu.